I witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w takim króciutkim filmie informacyjnym. Pewnie już o tym słyszeliście, ale chciałem to też wam powiedzieć ze swojej strony, troszeczkę skomentować, także będzie kilka nowości, które zapowiedział ostatnio Wargaming. Zaczniemy sobie od tego, co właśnie widzicie na ekranie, czyli zmiany w okrętach testowych. Widzimy, że główna zmiana, która mnie przynajmniej interesuje, to jest to, że Pomer, czyli wcześniejszy Ludendorf. Ma kolejnego nerfa na swoim grzbiecie, i tym razem Sigma została zmniejszona już ze zmniejszonego do 0,6. Teraz będziemy mieli 0,5, także no, zbliżamy się w dosyć bezpiecznym kierunku, ale trzeba pamiętać, że ten okręt ma 12 dział, także to jest jakaś tam, jakieś tam drobne pocieszenie. Także to, jeżeli chodzi o okręty testowe, to raczej tylko ten mnie interesuje, bo Paulo Emilio został zniesiony, na, znaczy przeniesiony na tier 9 z dziesiątki, tam pewne zmiany zaszły, ale to o tym na razie za wcześnie jeszcze, żeby mówić. No i moi drodzy, będziemy mieli w grze Nowego Belfasta. Otóż Belfast rocznik 43. Będziemy mieli tutaj moi drodzy, jak widzicie uzbrojenie o zbliżonym ustawieniu, czyli 12 dział 152 mm, ale będziemy mieli tutaj brytyjski dym zniszczycieli, czyli takie krótkie pierdnięcia tym dymem, ale będzie jej dosyć sporo, także będzie coś takiego. Ale będzie miał okręt y, wyrzutnie torpedowe oraz radar, który będzie nam wykrywał tutaj na y, 9 km. Y, tu mamy informacje dobre, koncumable, coś tam fajne, kapsy i, i, i daniaś Nie mamy niestety podanych parametrów okrętu, także nie jesteśmy jeszcze w stanie stwierdzić, czy ten y, tutaj określony jako dobry kamuflaż będzie na tyle dobry, żeby był. Kamo było krótsze niż zasięg radaru, także taki typowy cel radar będziemy robić sobie, czy nie? Na razie nie mamy jeszcze informacji, ale co istotniejsze, okręt zostaje przeniesiony na tier 8, także to już nie jest siódemka, ale Wargaming jest całkiem niezły w tych swoich pomysłach. Wprowadzamy okręt, okazuje się, że jest za mocny, wycofujemy go ze sprzedaży, ale hajs się nie zgadza, także pizniemy sobie coś bardzo podobnego, tylko że tier wyżej, także żeby już ludzie nie płakali tak mocno, że jest OP, ale jednego jestem pewien, Kolejny srający z dymu yy, ogniem okręt jest konieczny, żeby w to grę grało się lepiej. To jest dobry kierunek tej gry, idziemy w dobrą stronę. Tak jak to mówił Gierek, czy któryś tam też komunistyczny, nasz polski przywódca, że w tamtym roku staliśmy nad przepaścią, a teraz zrobiliśmy krok do przodu. Także możemy runąć z tym naszym dymem i pożarami w dół. Pancernik amerykańska Oklahoma. Wejdziemy nam tutaj sobie również jako okręt premium. Widzimy, że uzbrojenie mamy tutaj dział sztuk 10, niestety. też. A tutaj mamy charakterystykę okrętu. A jest Belfast, kurde, nie spojrzałem na to. Zobaczcie. Wykrywalność, wykrywalność. Gdzie ona się tutaj znajduje? 11 i 3. To chyba jednak będziemy mieli większy zasięg spota niż radar. 5,3 km wystrzale z dymu sekundarka torped będzie ile? dwie potrójne wyrzutnie no nie jest to dużo, no ale zawsze coś 8 km więc to jeszcze jest nie najgorzej i 4 razy 3 szansa na pożar wynosi 9% także no takie artyleryjskie no nie jest tak tragicznie artyleryjskie, ale nie jest to też okręt, który by jakoś tam mocno zagrażał Gdy, oczywiście gdyby nie miał dymu, ale wiadomo, że umiejętnie zagrany będzie nam sporo krwi psuł Oklahoma to jest tier tylko piąty, ale tu widzę, że mamy, spojrzałem na zdjęcie, tu widziałem trzy lufy, tu dwie, ale tutaj z tyłu widzę, że jest coś podobnego, a tutaj mamy podane y, główna bateria 2x3, 356 mm. Więc o co chodzi? Chyba, że oddzielnie jest podane jeszcze potem, tak, 2 razy 2, ok, to się wszystko zgadza. Mamy 10 dział. Zasięg ognia 17,1 km. Prędkość, okręt mnie interesuje tutaj najbardziej. 19,7. No to będzie kolejny okręt, który będzie wolno pływał i będzie można go mocno bić, wykorzystując to, że jest cała masa lotniskowców i yy, torped o dużych prędkościach. No i ostatnia nowość, czyli to w jaki sposób będziemy świętować, moi drodzy, 5 lat istnienia gry World of Warships i będzie związane z tym dosyć spore wydarzenie, czyli kolejna edycja budowy okrętu w porcie. Tym razem główną nagrodą za to budowanie będzie okręt, który możecie tu zobaczyć. No, może w kamuflażu troszeczkę, w takim bardziej udekorowanym. Age o ile dobrze czytam, nazwy amerykański krążownik będący yy, takim Buffalo na ósemce, tylko że to oczywiście odpowiednio mniejsza siła ognia i będziemy mieli tutaj dym, moi drodzy, także to jest też dosyć istotna sprawa. Dokładnych parametrów okrętu nie będę przybliżał, bo ich po prostu nie pamiętam, a nie przygotowałem ich sobie to idzie pod ręką, także yy, omówimy sobie to później. Będzie kolekcja. Yy, Ornamentny kamuflaż będziemy dostawać. Emblematy, kontenery i kolekcja. Niestety. Aha. Będzie dostaniemy sobie kamuflaż epokowy, o ile dobrze rozumiem to, co jest tutaj napisane. I będzie go sobie można zapakować na okręt tieru 9. Także no. Mogło być lepiej, ale nie jest najgorzej. No i tutaj mamy leciutką zmianę, jeżeli chodzi o port stół kreślarski, czy tam stół, nie pamiętam jak on się nazywa, bo go nie używam. Ale widzimy, że jest tutaj torcik, jest pięć świeczek, także tutaj piszą jeszcze sygnały. Także lekka zmiana wizualna dla osób, które z tego portu korzystają. Będzie flaga, będzie baretka, nie przepraszam, nie, baretka, tylko naszywka. O. No i kolejny etap budowy, tutaj będzie etapów również 20, będzie można odebrać przy etapie 19, na przykład 10 tysięcy węgla. Również będzie to rozciągnięte na czas dwóch aktualizacji, również będzie można te etapy kupować za 1850 golda. I tak samo jak przy ewencie z Odynem, będzie można wykonać 18 z 20 za darmo. Także dwie ostatnie musimy sobie kupić. Pewnie będą jakieś inne tego typu bonusy, że coś tam kupujemy na początku po większej ilości, w niższej cenie, czy coś tam takiego. Także myślę, że Wargaming tutaj akurat, jeżeli chodzi o dojenie hajsu, to jest naprawdę dobry w tym co robi. Ale. Bardzo fajnie. Lubię wydarzenie związane z, z dokiem czy portem, gdzie można budować okręt. To jest naprawdę fajne, i moim zdaniem y, dobrze ktoś to pomyślał. Bo nawet mnie, osoby która jest, no nie ukrywam, troszeczkę już znudzona tą grą, trzyma przy komputerze grindowania tego okrętu y, i budowa go w doku. Także jak dla mnie, wszystko na plus. Oczywiście. Nowe premki, czy potrzebne, czy niepotrzebne, to już zostawiam w Waszej ocenie. A tymczasem w moim pogadankowym materiale to jest wszystko. Do usłyszenia, moi drodzy, cześć i na razie.